Witam, nazywam się Ryszard Pawelec. Od ponad 30 lat zajmuję się masażem w odnowie biologicznej. Jestem wieloletnim pracownikiem wrocławskich uczelni Akademii Wychowania Fizycznego i Wyższej Szkoły Fizjoterapii, gdzie nauczam przedmiotów masaż klasyczny, masaż sportowy, odnowa biologiczna. No i chciałbym dzisiaj tutaj Państwu przybliżyć problematykę masażu w odnowie biologicznej. Kiedy ten masaż stosować, jakie odmiany masażu w odnowie biologicznej stosować, z jakimi błędami najczęściej spotykamy się z realizacją właśnie odnowy biologicznej w poszczególnych dyscyplinach sportowych, klubach sportowych. W masażu sportowym stosujemy kilka rodzajów. Pierwszą odmianą masażu sportowego jest masaż podtrzymujący. To jest masaż na ogół wykonywany w formie całościowego masażu w okresie przejściowym czy roztrenowania, wtedy kiedy zawodnicy zmniejszają obciążenia treningowe lub całkowicie zaprzestają treningów i jak sama nazwa wskazuje, masaż ten wykonujemy w celu podtrzymania sprawności psychofizycznej zawodnika na określonym poziomie, tak aby przystępując do kolejnego okresu przygotowawczego jego forma zbytnio nie spadła. Na ogół całościowy masaż, całkowity, czyli co najmniej 70% ciała masujemy klasycznymi odmianami. W tym okresie można również stosować inne zabiegi odnowy biologicznej, jak sauna na przykład, czy masaże w środowisku wodnym, natryski biczowe, które również w ten sposób podtrzymują sprawność psychofizyczną zawodnika. Kolejną odmianą masażu sportowego, w sumie najrzadziej chyba stosowanego w odnowie biologicznej, jest masaż treningowy. To jest taki masaż, który przypisany jest okresowi przygotowawczemu do sezonu, kiedy zawodnicy ładują akumulatory, przygotowują się do sezonu, bardzo często będąc na zgrupowaniu, trenują trzykrotnie w ciągu dnia i zamiast na przykład trzeciego treningu mogliby udać się na sesję masażu, którego cechą charakterystyczną jest bardzo duża ilość technik ugniatania, czyli te techniki, które są ukierunkowane na tkankę mięśniową i teoretycy tego masażu polecają, aby w metodyce masażu treningowego około 50-60% czasu przeznaczonego na masaż było poświęcone technikom ugniatania. I tu w zależności od grupy mięśniowej, którą masują, oczywiście dobieramy jak największą ilość możliwych do zrealizowania na tej danej części właśnie technik ugniatania. Kolejną grupą w odnowie biologicznej w sporcie są masaże przygotowujące do wysiłku, tak zwane masaże przedstartowe czy przedwysiłkowe. No i tutaj oczywiście w zależności od dyscypliny sportowej, z jaką mamy do czynienia, masaż ten może być bardzo krótki, energiczny, jak w przypadku krótkich wysiłków typu biegi sprinterskie, czy może to być masaż troszkę delikatniejszy, wolniejszy, ale dłuższy w przypadku osób, które będą brały w wysiłku fizycznym o dłuższym czasie, jak biegi długodystansowe. I tutaj oczywiście masaż ten może być tylko uzupełnieniem rozgrzewki, nigdy nie może jej zastąpić. Można wspomóc się w tym masażu jakimiś środkami rozgrzewającymi, w zależności od tego, w jakich warunkach będziemy startowali, czy temperatura na zewnątrz będzie sprzyjająca, czy zbyt chłodno. Także tutaj gama różnych preparatów do użycia jest dość duża. W masażu takim przygotowującym do na przykład krótkiego, intensywnego wysiłku, jakim jest bieg, będziemy wykorzystywali głównie techniki rozcierania, ugniatania, oklepywania, czyli prawie zero głaskania, żeby nie rozluźniać tkanek, które za chwilę będą krótko, ale intensywnie pracowały. W masażu tym przed takimi wysiłkami bardziej długotrwałymi oczywiście można sobie już pozwolić na przegłaskanie, trochę porozcieranie, pougniatanie i zastosowanie wibracji przerywanych. Stosujemy również w przygotowaniu zawodnika do wysiłku masaże ukierunkowane na jego sferę psychiczną, no bo start to musi być pełna koncentracja. Niektórzy zawodnicy się stresują tym startem, więc są podenerwowani i tutaj teoretycy odnowy biologicznej zalecają masaż taki przy gorączce przedstartowej, tak się to popularnie nazywa,
I masujemy tutaj górny odcinek pleców, piersiowo-szyjny, stosując głaskania, rozcierania delikatne, jakieś bardzo płytkie ugniatania, otrząsania, tak żeby go uspokoić. No oczywiście tutaj bardzo ważnym elementem jest ścisła współpraca masażysty z osobą, która będzie startowała, czyli praca z nim długoletnia, znajomość jego zachowań przedstartowych, motywacja słowna, uspokajanie słowne, no to są rzeczy, które sprawdzają się przede wszystkim w sportach indywidualnych, no bo w grach zespołowych zawsze trener ma możliwość zmiany zawodnika, który się nie sprawdza. Drugą rzadziej występującym jest apatia przedstartowa, czyli takie trochę ospanie, zaspanie przed startem i tutaj trzeba pobudzić tego zawodnika, żeby wystartował razem ze wszystkimi. I tutaj teoria podpowiada, by masować bardzo energicznie, też właściwie bez użycia głaskania, odcinek lędźwiowo-piersiowy. Czyli mocno rozcieramy, ugniatamy, oklepujemy, krótko, 3 do 5 minut, no i wtedy oczywiście też motywacja słowna. Kolejną odmianą masażu w odnowie biologicznej jest masaż restytucyjno-odnawiający, czyli taki masaż, który powinniśmy wykonywać zawodnikom po zawodach, po jakiejś partii treningów w celu przyspieszenia restytucji powysiłkowej. W tym masażu bardzo istotną rolą jest czas zastosowania tego masażu. Nie można go zrobić bezpośrednio po wysiłku fizycznym. Takie minimum jest 2 godziny po wysiłkach wytrzymałościowych, szybkościowych, a 6-7 godzin po wysiłkach siłowych. Ale najlepszym, najefektywniejszym czasem będzie 8, 12, 16 godzina po wysiłku, kiedy organizm już w naturalny sposób wypoczął i kolejne godziny wypoczywania trzeba troszkę zintensyfikować, stosując właśnie odpowiedni masaż. Masaż ten charakteryzuje się przede wszystkim odwróconą kolejnością masowanych części ciała, czyli najpierw oczyszczamy duże partie mięśniowe położone bliżej wnętrza ciała. Na przykładzie kończyny dolnej powiem, że jeżeli oczywiście mamy na to czas, dobrze byłoby wymasować dolny odcinek pleców, później mięśnie pośladkowe, później mięśnie uda, później mięśnie podudzia, na końcu jeszcze ewentualnie podeszwową stronę stopy. Oczywiście zachowując wszystkie zasady masażu, czyli odpowiedni kierunek na określonych częściach ciała, odpowiednią metodykę. No tutaj cechą taką charakterystyczną w metodyce tego masażu jest element wyciskania w trakcie ugniatań, czyli kiedy ingerujemy tymi technikami przeznaczonymi na tkankę mięśniową, już w trakcie tych technik też odprowadzamy to wszystko w kierunku najbliższych węzłów chłonnych, w kierunku serca. Kolejnym takim bardzo polecanym masażem, jeżeli chodzi o zawodników, o sportowców, no jest masaż profilaktyczny pleców. Prawie każdy zawodnik w większości dyscyplin sportowych boryka się z bólami kręgosłupa różnego pochodzenia, najczęściej spowodowanymi tym, że te obciążenia treningowe są bardzo duże i aby nie doprowadzić do wyeliminowania zawodnika z treningu, z zawodów, no polecamy właśnie taki masaż w celach profilaktycznych, który będzie się składał z określonej metodyki, najlepiej polecanej w takich trzech częściach, czyli prawą połowę odcinka lędźwiowo-piersiowego, później lewą i ewentualnie w trzeciej części górną stronę ciała, czyli piersiowo-szyjny. Chciałbym się z Wami podzielić teraz kilkoma takimi uwagami na temat realizowania procesu odnowy biologicznej w klubach sportowych i wykorzystania tego masażu sportowego. No z mojego doświadczenia już wieloletniego wiem, że w klubach sportowych pracują osoby, które uzyskały swoje wykształcenie w różnych szkołach. Są to absolwenci fizjoterapii wyższych uczelni, są absolwenci kiedyś istniejących dwuletnich szkół takiego technika usług medycznych, fizjoterapeutycznych. W tej chwili szkoli się też w takich dwuletnich szkołach technik masażysty. I to przygotowanie, jeżeli chodzi o odnowę biologiczną, o specyfikę odnowy biologicznej w danej dyscyplinie sportu, nie zawsze jest takie dobre. No bardzo dobrze radzą sobie w tej pracy osoby, które same uprawiały daną dyscyplinę sportową,
czyli były zawodnikami, znają jej specyfikę, obciążenia związane z treningami, ze startami. No i później wyedukowane w zakresie właśnie masażu, bardzo dobrze radzą sobie w klubie sportowym i mają też satysfakcję z osiąganych przez zawodników wyników sportowych. Ale takich jest niewielu. Większość trafia do sportu, bo się tym sportem interesuje, ale wcześniej go nie uprawiało i można powiedzieć, tego masażu sportowego, wykorzystania go w odpowiednim czasie dopiero się uczy, będąc w klubie sportowym. W naszych szkołach fizjoterapii studenci uczą się masażu klasycznego, masażu medycznego, leczniczego. Mają też jeden semestr zajęć z odnowy biologicznej. To wszystko jest bardzo mało, jeżeli chodzi o takie merytoryczne przygotowanie do pracy z późniejszym zawodnikiem. No nie mówiąc już o opanowaniu właśnie technik masażu sportowego, czy metodyki masażu sportowego. Także tutaj na naszej uczelni na przykład bardzo dużo studentów korzysta z Centrum Doskonalenia Kadr, na którym można się dokształcić, douczyć właśnie w zakresie masażu sportowego, uzyskując stopień instruktora odnowy biologicznej. Ale takich miejsc, gdzie w zakresie masażu w odnowie biologicznej, w sporcie, no jest niestety niewiele. Jak grzyby po deszczu, oczywiście na rynku powstają różnego rodzaju szkoły, instytucje, które kształcą w różnych kierunkach masażu, tych masaży nie tylko sportowych, ale takich orientalnych, różnymi przyrządami, kamieniami, stemplami, bambusami i tak dalej. Tego na rynku jest coraz więcej, co oczywiście też jak najbardziej można wykorzystać z pracy z zawodnikami, no bo zawodnik to osoba zestresowana i jak najbardziej różnego rodzaju formy relaksu będą się sprawdzały w sporcie. Ale przygotowanie do tych masaży właśnie treningowych, masaży powysiłkowych, masażu treningowego, przedstartowego, no jest niestety niewielkie. Także dopiero w pracy zawodnicy wraz z fizjoterapeutami czy masażystami jakby się razem uczą. No ważne jest, żeby ta osoba, która wybiera ten kierunek pracy, czyli w pracy w sporcie, no nawiązywała ścisłą współpracę z trenerem. Wiedza fizjoterapeutów, masażystów o zawodnikach jest zawsze dość duża, bo oni nie zmieniają tak często klubów jak zawodnicy czy trenerzy, więc wiele lat pozostają na tym stanowisku. Stąd mogą dużo informacji wnosić do procesu szkoleniowego, z których powinien korzystać trener, co w praktyce nie zawsze jest. No oczywiście ścisła współpraca z lekarzem opiekującym się daną grupą sportową to też ważny element, bo nieodłącznym elementem, nieodłącznym jakby skutkiem uprawiania sportu są wszelkiego rodzaju obrażenia, uszkodzenia sportowe, które po odpowiedniej diagnozie trzeba później w odpowiednim czasie leczyć. Bardzo niestety częstym przypadkiem jest to, że ci zawodnicy wracają do treningu nie do końca wyleczeni, bo jest taka presja, potrzeba startu, osiągnięcia wyniku. No i odbija się to czym? Tym, że kolejne tygodnie trzeba przerwać trening, bo kontuzja się odnawia. W pracy masażysty bardzo ważnymi elementami są dobranie odpowiedniej pozycji ułożeniowej, wykorzystując możliwości stołu i dostępne nam kształtki, kliny, poduszki, wałki. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest wysokość tego stołu. Możliwość zmiany tej wysokości nawet w trakcie zabiegu, bo nieraz inna wysokość jest nam potrzebna przy masowaniu pleców, a inna wysokość będzie potrzebna przy masowaniu kończyny dolnej. Mam nadzieję, że przybliżyłem tutaj Wam troszkę problematykę odnowy biologicznej, masażu w odnowie biologicznej. Zdaję sobie sprawę, że na rynku jest mało pozycji dotyczących masażu w odnowie biologicznej, szczególnie jeżeli chodzi o poszczególne dyscypliny sportu, poszczególne rodzaje tych dyscyplin, czy to zimowe, letnie, gry zespołowe. Dlatego chciałbym w tym momencie też polecić moje wydawnictwo, które ukazało się na bazie mojej 30-letniej
pracy po części z zawodnikami tu wrocławskich klubów sportowych, no w dużej mierze ze studentami wrocławskich uczelni. Książka Metodyka masażu w odnowie biologicznej w dość szczegółowy sposób pokazuje metodykę masażu na poszczególnych częściach ciała, masażu klasycznego, później tych odmian masażu sportowego, o których tutaj dzisiaj wspominałem. Metodyki te opisane w książce zilustrowałem również na płytach DVD, które są takim uzupełnieniem tej pozycji i jeżeli ktoś będzie zainteresowany właśnie tą metodyką masażu w odnowie biologicznej, zapraszam do zapoznania się z tymi wydawnictwami. Dziękuję.